Witam panowie, to wasz kumpel z klubu Mikos. Z drobną informacją dla was, słuchajcie, możecie o tym nie wiedzieć, ale gra odkąd była druga rocznica zmieniła się. Do jakiego stopnia? No, do takiego stopnia, że warto was o czymś jeszcze poinformować. Gra się faktycznie zmieniła, a wpłynęły na to bardzo różne czynniki. Między innymi to, że bardzo dużo postaci dostało HA i oczywiście te nowe Solidarity Team Skille, które wymagają ośmiu graczy z poszczególnej nacji i koloru, żeby dostawać po 15% każda, to... To wpłynęło też na to, jak będą teraz już drużyny się układały. Wiecie, no, wystarczy mieć dobrą kompozycję, i najsilniejszy strzelec może być już u ciebie w drużynie, nieważne jakiego koloru jest, prawda? No ale to jeszcze jest nie wszystko, ponieważ tego typu um, team skill już się robi groźny na polu bitwy, jeżeli chodzi o online, to klub nie był taki głupi, słuchajcie, on nie, klub nie zablokował wszystkiego głupim tym skill'em, tylko on, znaczy on, firma, klub dała nam mimo wszystko, nam wszystkim dała jeszcze jakąś kontrę na to. Um, I Podejrzewam, że bardzo mało osób wie o tym. W moim poprzednim klubie, w tych liczercach, co byłem, już poszła informacja o tym, że właśnie gra dostanie zmiany, właśnie się zaczyna zmieniać już mniej. Będziecie widzieli takie zagrywki jak Beach Aoi, który będzie wam strzelał z jednej bramki do drugiej, ponieważ... I już on się robi nie na tyle przestarzały, co po prostu mało użyteczny w niektórych momentach. Ja Wam za chwilę pokażę o co tak na dobrą sprawę chodzi. Jak zauważycie, teraz próbujecie mieć jak najsilniejszą drużynę. Dla przykładu to jest Mikos 2 akurat. No, no, no nie będzie. Jak najsilniejszą drużynę próbujecie mieć. E, wiadomo, składacie kompozycję. Jak, jak tylko może wejść cokolwiek, żeby tylko przedostać się, mieć siłę w drużynie, czy to jest kolor zielony, czerwony, czy niebieski. Próbujecie jak najsilniejsze e, ataki robić, lub też nawet i blokady, prawda? No, ale słuchajcie, i teraz wam coś pokażę. Jeżeli kojarzycie Bea, to jest ten Japończyk, co e, teoretycznie jest najsławniejszym tym, teoretycznie oczywiście powiedziałem, tym youtuberem, jeżeli chodzi o kapitana Tsubasę. E, on zrobił filmik, na którym, i od którego się to wszystko zaczęło. E, ja wam pokażę, o co tak na dobrą sprawę chodzi, tylko coś zmienię. I spójrzcie na to, zobaczcie, jakie tutaj są staty po tym nowym napo, jak on e, walczył przeciwko Wakashimazu, e, tym nowym z 97 ten, e, wakasi, Wakashimazu 97. Zobaczcie, jakie są staty. Teoretycznie one powinny być większe u Napoleona, ponieważ on ma e, Hidden Ability, który jest przeciwko Wakashimazu. ale zauważcie, że e, Ubeya, który ma właśnie Solidarity 3 razy, czyli ma 45%. Procent dla całej swojej drużyny, plus dodatki. I teraz spójrzcie jeszcze raz. U Napoleona wyświetlają się tutaj, o w tym miejscu, wyświetlają się wszystkie trzy silne pasywy przeciwko Wakashimadzu I o co tutaj chodzi? Zobaczcie, że Wakashimadzu ma nadal 22,5 tysiąca do, do pancza. A Napoleon ma raptem 22 i prawie e, 9, tak, e, do strzału, ale mimo to powinno być więcej. E, wyliczone jest, że Napoleon przy najlepszym ustawieniu przeciwko Wakashimadzu, ale festowym Wakashimadzu, będzie miał około 25 e, e, tysięcy do strzału. Tylko, że spójrzcie... To, na tą sytuację, o, o, do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że coś tu jest e, zaburzone. I teraz uwaga, to jest to, o czym mówiłem na samym początku: że wprowadzone zostały zmiany, które na pierwszy rzut oka nikt nie zauważył, dopóki ten filmik, i to było dwa dni temu, dopóki ten filmik nie wyszedł e, w, e, na świat. Jak on grał w tym filmiku, e, znaczy to nie jest akurat ten filmik, ale linka e, mogę dać jak będziecie chcieli. E, w tym filmiku miał starcie Napoleona z e, Wakashimadzu, a Wakashimadzu nie stracił na sile, ponieważ. E, Napoleon ma właśnie taki minus ileś tam procent do, do Kena, ale on nie stracił, słuchajcie dlaczego on nie stracił? Jak zauważycie u Kena wyświetlają się dwie tarcze, skąd te dwie tarcze się wzięły? No wiadomo, że prawdopodobnie pierwsza tarcza to się wzięła z no jak na mój gust, to pewnie on tutaj ma Misugiego tego nowego 97, ale on tutaj coś jeszcze wrzucił, słuchajcie, nie wiem czy wam pokażę czy to się wgra on wrzucił do swojej drużyny, jak zobaczycie, tego, tego gratisowego Cubase, który ma hidden ability i on ma dwie rzeczy. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest dla y, skill playerów 40% szans na zablokowanie y, debuffa oraz dla Japończyków drugie 40%, który zablokuje tak samo... Y, y, Ileś tam jest procent. Tak, e, handicapa dla e, tych dla e, Japończyków, tak? Bo to jest dla Skilla, a to jest dla Japończyków z tego, co kojarzę, tak? Zaraz zobaczymy, momencik. E... Skill type players, Japanese players, tak jest. Dobra. I on dzięki temu zablokował uh, hidden ability, które są właśnie w tych uh, nowszych uh, zawodnikach. Słuchajcie, do czego zmierzam? Wiadomo, że im silniejsza drużyna, tym ona więcej może zdziałać, ale okazuje się, że oni będą szli tą właśnie drogą, tą metodą. Żeby dać jak największe debuffy u przeciwników, u, przepraszam, u przeciwników, u e, za, nowych zawodników. Bar możecie się spodziewać, że bardzo, że, że wszyscy nowi zawodnicy, którzy będą wychodzić, jeżeli będą mieli jakieś hidden ability, to. E, prawdopodobnie to będą Hidden Ability di, debuffujące. Spójrzcie na Nowego Lewina. On też ma Hidden Ability debuffujący. Napoleon też ma debuffujący. Może być tak i to już zdaje się, że będzie, bo bardzo dużo um, tej elity e, grającej w tą grę już się nastawia na zmianę, czyli dostali e, informacje, że. Może być teraz właśnie metoda na dużo debuffów. Oraz możecie się spodziewać jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy: musicie być naszykowani na to, że wszystkie nowe postacie lub też stare, odświeżone, które teraz będą wychodziły, jednak będą miały tą, to prawdopodobieństwo, że ich strzały będą blokowały. Będą mogły zablokować Wam bramkarzy. I na to, narażone, na to narażeni są wszyscy festowi bramkarze, czyli cała trójka póki co oraz poprzedni bramkarze, którzy nie mieli tego skill block cancel. Też dostaliśmy tego Amarosa nowego, ale wiadomo, mało kto go będzie używał. No chyba, że przeciwko e, Ameryce Południowej, prawda? Bo on ma jeden ability przeciwko Ameryce Południowej. I też dobrego pancza, mimo wszystko. E, naprawdę zdziwicie się, ale e, zaraz Wam coś jeszcze pokażę, co zalecono mi, żebym pokazał każdemu, e, każdemu, kto nie, nie do końca wie, o co w, tym, w tej grze chodzi też. Um, mogę to w następnym filmiku wytłumaczyć, to co za chwilę Wam pokażę, ale tylko skończę swoją myśl. E, słuchajcie, musicie się wszyscy nastawić na zmiany, które będą na nadchodziły. To, że teraz Wam nie wypadły e, trzy dobre Solidarity, to Wy się tym nie przejmujcie. Oni to uzupełnią, ale spodziewajcie się, że te so Solidarity, te nowe Team wcale nie będą takie. E, takie super, jak się spodziewacie, faktycznie wasza drużyna się wzmocniła, tak, ale idzie fala, która zmieni e, sposób gry i tak było dwa lata temu, tak było i rok temu i tak i teraz zrobili, oni zmienia, zmienili w końcu po raz trzeci e, styl gry do tego stopnia, że musicie się już naszykować na... E, nie tyle gwałtowne zmiany, co zmianę stylu gry i myślenia też. Ponieważ zdziwicie się, jakie drużyny, z jakimi drużynami będziecie mieć, będziecie się ścierać, jakie będą starcia. Naprawdę się zdziwicie. A teraz, na sam, zanim, ten, zanim skończę, bo to nie jest ostatni filmik dla was, ale to jest jeden z niewielu filmików, które będę dla was robił też. Jeszcze jest jedna ważna sprawa. Coś wam za chwilę pokażę. Coś co ten Bay, tak, bo to jest jego konto, coś co ten Bay na dobrą sprawę e, zrobił, e, a raczej chciał udowodnić coś i faktycznie udowodnił w ostatnim swoim filmiku. Słuchajcie. Poznajecie tego po lewej to Cubasa. Zgadza się? Ten nowy gratisowy, co ma ceskie Spójrzcie, co się stało. Jeżeli chcecie, żebym wytłumaczył Wam to zdarzenie, co teraz się za chwilę stanie, to najwyżej napiszecie mi na klubie. Tak, tak. On robi podanie. I jak dobrze widzicie, on jest zielony, a Schneider był czerwony. Powinien przejąć to. Powinien to przejąć. Z palcem w dupie, natomiast, mimo wszystko, Cubasa przestrzelił go. E, I nie patrzcie na staty, staty to jest mało. Tutaj jest e, sekret na to, i e, jakby co mogę Wam to wytłumaczyć, ale to już w następnym filmiku. A póki co, szykujcie się na zmiany, bo właśnie ta gra zaczęła się zmieniać.